cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio, to jest już 23 odcinek z Borderlandsa. Było fajnie w tych jaskiniach, troszeczkę było zawieruchy z królem Wiwi i jego okropną armią, która mnie omal naprawdę nie wkurzyła. Chociaż trochę rage'owałem, nie ma co, bierzemy... A, trzeba oddać tą misję jeszcze, właśnie. O, proszę. Jakiś łup. I teraz zajmiemy się ostatnim questem. Trzeba będzie zabić coś. 50... A, chyba trzeba będzie zebrać tych zielonych kryształów. A, pamiętam ten quest. Tak samo jak było z poprzednim, też polegał na tym, żeby zebrać 50 sztuk kryształów. A to chyba trzeba będzie znowu wrócić się do tej jaskini, nie? Zaraz, gdzie to jest? No właśnie. To mam pomysł. Zamiast tam biegać i tyle czasu marnować, to zawsze możemy się tepnąć. Bo jest taka możliwość. Zapomniałem, bo ja tutaj tak wróciłem za pomocą teleportacji. Więc teraz też mogę się tam tepnąć, bez problemu. Okej, dobra. To teleportem tutaj się tepniemy. Żeby mniej czasu to zajęło. To jest właśnie Tetanus Warrens. To jest ta jaskinia. No i pozbieramy sobie te nasze diamenciki. Dobrze, żeśmy trafili. Bez żadnych, wiecie. No, doskonale. Trafiłem. Coś jednak mi tu nie pasuje. Kurczę. O, są, gdzieś tu. Coś tu było, gdzieś tu coś było. Namierzałem na to. Dziwne. No i znowu się za to zaczyna. Ta sytuacja. A gdzieś na górze są te kryształy, nie wiem. Kurczę. Gdziekolwiek by to nie... O, są tam na przykład. To zbieramy. Okej, a wszystkie. No i zbieramy do paczki. Pięknie, dobra, pozbierane. Czyli idziemy dalej. Jak mniemam. Pewnie tu znajdę więcej tych kryształków mocy. Czyli pewnie cała jaskinia jest zapełniona tym. Trzeba w odpowiednich miejscach szukać, żeby nie było. O, jeszcze pajączki. O kurde, spadówka. Spadóweczka. O, dzięki. Dobra, przynajmniej oszczędziły mi. No. Za dużo pajączków tu też nie może być. O, biegnie kolejna łajza. Jeszcze jedna. Kurde, nie odpuszczam sobie. Okej, wszystkie zbieramy. Ma ich być 15, nie? Jest 15, zgadza się. Teraz szukamy kolejnych części tych zatrutych kryształów. Bardziej takie zapełnione korozją. Dobra, ale jest, są. Zbieramy wszystkiusieńkie. Gdzieś jeszcze? Chwileczkę się tego rozejrzę. Czy się nie gubię przypadkiem. Ale idziemy cały czas dobrym tropem. Dobra, tu mamy kolejny. Łoż ty! Won mi! O kurde! Nie! Płonący zombiak to zły zombiak. Boże, zombiak, pająk! Ale mi się podupiło. O! Trzeba jej kryty walić. Pudło. Trafiony. No, zdychać.
Gówna. Jebci. No, pięknie. Ciekawe, czemu tak dziwnie świecą, kiedy ja w nie uderzam, ale dobra. Co jeszcze? Kurde, spadł beczka. No, zabrane. Hajsy. Kurde, ile was się jeszcze tu kręci? Dajcie mi w końcu ten święty spokój. Nie dadzą. Kurde. Widzę, że ta płonąca matka was tylu zrobiła, że to jest po prostu nie do policzenia. Okej, dobra. Jest kolejny. Kolejna partia kryształków. Nawet nie chce mi się celować, bo nie ma co nawet nie celować. Przecież są tak do zabicia. Chwileczkę. Gdzie teraz iść, bo są aż trzy kierunki. Łoż ty. Dobra, to najpierw tu idziemy. Bo już tutaj nawet widzę. Nie, znowu te pustynne gówna. Zdychać mi to. Jeszcze się tpałem tutaj. Nie. Zdychać. Kurczę, to takie trudne. No, poszło mi. Zbieramy, zbieramy. Dobrze, dobrze. 30. Tu jest jeszcze jedna grupa. No, pięknie. Dawać to, dawać to. Ciekawe, co dostanę za to. O, kozaki, kozaki. Napinają się kozaki. O, tam są kryształy, trzeba będzie wejść. To zaraz tam wbijemy i od razu skradniemy, zabijając przy tym też bandytów. Okej, idziemy. O, i tu jeszcze mamy kryształów. O, tutaj sobie kryształki podpadały. Okej, checkpoint. Jest. Ty, najpierw gdzie wy tak we mnie nawalacie? Tych shotgunowców trzeba powybijać. Oni będą sprawiać największy problem. Płonący psykuś zdedał. A ja pozbieram do końca te kryształy. Okej. Dzięki. Okej, gdzieś jeszcze chyba jest jedno. Nie, to już nie będzie, myślę. Łoty! Jak zdechnął! Szybciutko! Jak mi przykro. No, chwileczkę, skrzyneczkę wezmę. Ponownie tą samą. Coś w niej będzie? Gówno. Nie, nic ciekawego. Ale na sprzedaż pójdzie i hajsy z tego będą, jak zwykle. Coś jeszcze pominąłem. W kibelku nic nie będzie. Poza głównymi szynami. Tu jeszcze może znajdę kryształki. O, są kryształki. Dobra, teraz tylko porzucać granatami. Jeb, jak wybuchło. O, wybuch chce mnie aż tak bardzo zabić. Poszło mi stąd. Zbieramy te gówno. O kurde, to tak walisz z tej broni. O kurde, żeby nie doszło do zgonu. Pizgnę granatem, to się może nauczą. O kurde, co za sadyści. O, headshot. Doskonale. Coś jeszcze?
O kurde, pizgnij granatem, pizgnij koniecznie. O, dostał ładnie. Ma low HP, to go się wykończy szybciutko. No, dobrze, możeś to zawalił. Bier tam to wszystko. Są nasze kryształy. Weź sobie jakieś lekarstwo. Aha, nie masz już tych najlepszych, to trzeba wziąć te słabiutkie. O słabszym działaniu. No. I bierzemy ostatnie kryształy. Zajebiście idziemy stąd. Nie, nie boję się, nie, nie boję się, tak. Okej. Mamy to już z głowy. I weźmiemy się w końcu za jakieś misje fabularne. O ile oczywiście będą zgodne z tym, co będę dalej robił, ale jeszcze bym porobił parę misji pobocznych, szczerze mówiąc. Bo na pewno będą jeszcze, tylko ja sobie muszę je dobrze poszukać. A jak je znajdę, no to będzie gitaśnie. Okej, jeszcze sobie posprzedaję bronię, kupię ammo, może coś znajdę dla mnie gustownego. A jak nic, to najwyżej oddamy tą misję i się zajmiemy kolejnymi pobocznymi, bo może jeszcze tu są, tylko ja o tym nie wiem. Oczywiście, dobra, na sprzedaż idzie ta broń. Słabiutkie to wszystko. Dlatego ja to sprzedaję, bo mi się nie przyda. A hajsy z tego będą. Okej, pięknie, poszło. Dużo hajsu jest. A, 63 tysiące, to jest naprawdę... Jeszcze grenade mody. O, to ładna sumka się z tego zbiera. Coś nie ma. Tutaj trochę tych medikitów pokupuję. Mamy sporo miejsca. Piznę tak z 5-6 sztuk. Okej, nie, to już starczy. A weźmy sobie lekarstwo, które nas wyleczy. Nie, dajmy sobie to mniejsze, żeby się dużo hajsu z tego nie wydało. Okej, tutaj amunicja, to wiadome. Szkoda, że od razu nie może na full. Bym miał to z głowy. Naraz. Nic tu nie ma, a jeszcze granaty. Żebym nie zapomniał, okej. Jakaś sprzedażnia, tu nic. I tu też nic. Okej, się tepamy do New Haven. Oddać misję i poszukać jeszcze innych pobocznych. Napiję się. Jesteśmy już na mieście. Oddajemy misję. Nagroda będzie na pewno dość przyzwoicie zadowalająca. To już nie widzę misji pobocznych. Okej. I koniec. Nie ma tu już nic. Ale mapa jeszcze nam mówi, że tutaj są jakieś misje. Dlatego zanim zacznę dalej robić fabułę, to jeszcze pobiegnę w tamtą stronę, żeby doznać więcej przygód. Tylko oczywiście w zależności, na jakim poziomie są te misje. Aha, i to było wszystko. I tutaj były te same misje. No dobrze, to jednak czas wziąć się za jakąś fabularną misję, bo jak nic już nie możemy, no to przynajmniej zróbmy to. I będzie git. Okej, to zaraz zrobimy do końca. Trzeba uaktywnić te całe zasilanie dachu i zachodniej bramy. Okej, to chyba tutaj będzie, z tego co widzę. Sorry. Okej. I jeszcze na dachu. Czyli gdzieś tutaj, nie? Nie. Dalej jeszcze, kurczę, ale mi się odbija. A to tylko przez to, że piję wodę gazowaną, a nie powinienem jej pić. Powinien pić niegazowaną, to wtedy by mi się nie odbijało.
już nie chciałem. O! Ale prysło iskrą. Jeszcze spadłem. Tego też zabrakło. Okej, to wracamy do tej Patricji. Nie wiem, czy to ona, czy nie, ale to raczej jest ona. Okej, nic tu nie ma. Sprawdzam, czy czegoś jeszcze nie pomijam. No to nie ona, ale dobra. Oddajemy. Exp jest. O, trzeba znaleźć Tanis. Pogadać z Claptrapem. Trzeba. A na mapie sprawdzę jeszcze to. Aż tutaj? O kurde. No dobra, to idziemy tam. W tą stronę. O, damy radę tu się dostać. A tu coś jest? Nie da się w ogóle dostać. To szkoda. Przeskoczę. Parkura, umiem to. Dostanę się. To chyba z tym Claptrapem mamy rozmawiać. Czyż nie? Dokładnie. No, czyń swoją powinność. Mogę po tobie skakać? Nie, szkoda. Aha. O, dzięki. Dobra. Rust Commons West. O, kolejna lokacja. Szykuję się na ostrą misję. No bo żeśmy już wszystko zrobili, co było, co się tylko dało. No i dobra, i co nas tu czeka? Sprawdzę jeszcze, czy tu można coś kupić. Ammo nie potrzeba, mamy wszystko uzupełnione. Tu słabo. Tu nie można. O, są tu misje. O, i mam jeszcze korozję w artefakt. Dlaczego nie mogę tego użyć? Jakie to jest gówno? Jestem zły. Aha, zrobiłem screenshota tego czegoś. Fajnie. No to mogę to sprzedać w sumie. Co mi tam? Hajs i tak z tego będę miał duszy. Chociaż nie, czekaj. Można wymieniać. Można wymieniać. Tylko gdzie to jest? No jak dla mnie to się powinno dać wymienić. Nie mamy punkta skilla. No nic, to trzeba będzie sprzedać. Nie ma lipy. I hajsu dużo mamy teraz. Tutaj co jest? Tutaj za bardzo nie ma ciekawego. Chwileczkę, jakby to porównać z tym Explosive. Ale nie z moim. Z moim klas modem 32. A tu jest też 32, ale ma jakieś na pewno większe dodatki. Tu Spark Skill, Phoenix Skill. A tu ma Spark. O! Tu ma więcej dodatków. To może kupimy klas moda. Trochę hajsu wydamy, ale się opłaci. Aha, to jest dla komando. To nie, to nas nie interesuje. Ok, czyli tu już nic więcej nie ma ciekawego. Wymienimy klas mody. To już oczywiście jest gówno. No to trzeba sprzedać już. Proszę bardzo. Ok, i teraz na pewno będziemy robić większy damage. Tu można pojazdy respić? Dokładnie. Zmienimy może kolorek na... A dajmy mu żółty. Ale on dalej jest zielony. To chwileczkę, nie. Chcę go wymienić. Chcę, żeby był żółty, czy to takie trudne. Kurde. A ta gra mnie zaczyna w górę, bo jak chcę żółte, to ma być żółte. O. O. Teraz jest dobrze. I pięknie. Dobra. Patrzmy na mapę. O kurde, ale duże miasto. Będzie co robić. Oj, będzie. Ale to jedźmy tam, gdzie trzeba. Nie róbmy, wiecie, tego na ostatnią chwilę. Bo czasu zabraknie. Tu nie można niestety jechać. Trzeba wejść pieszo.
O! Ale wrogów też się możemy spodziewać. Więc szczerze to nic nowego. Tylko tak dziwnie skaczą na mnie. Kurde, jak one do mnie podchodzą, są spadki oszty. Są spadki FPS-ów. Dlaczego? Kurde, zdychoj mi to. Żebym cię już więcej tu nie widział. O, dużo hajsu. Okej, okay. Arena. Kuszące, kuszące. Aż tam chyba zaraz pójdę. Arena. Jak tam coś się będzie działo, to od razu wbijamy. Co tu mamy? Ty, wbiliśmy tam. O co kaman? Co w tym kaman? O co w tym kaman? Zobaczymy. Coś czuję, że będziemy mieli złe przeczucia. Aha, dobra, czyli to trzeba będzie rozegrać we dwóch. Dobrze, to teraz mam taką propozycję. Kto by chciał ze mną wziąć udział w arenie? Oczywiście level by musiał mieć w tym wypadku 24, prawie 25. Ale to nie wiem, to możemy nawet poza odcinkiem wypróbować coś takiego. Ale to trzeba, widzę, że we dwóch to zrobić. Kurczę, szkoda. Szkoda wielka, no to wracamy, no nic na to nie poradzę, że tak jest. Czyli mamy coś, co możemy tylko w dwóch zagrać, czyli w trybie kooperacji arenę. No szkoda, ale bardzo dobry motyw przyjaznej rozgrywki na arenie. To nie ma co, całkiem dobre. Tylko teraz trzeba iść dalej. Tu widziałem pająka. Jak to w New Haven? No w New Haven nie ma już misji nowych, pobocznych. Co mi tu wygadujesz? Gdzie mamy dalej iść? Ty, na hita zdjąłem tego ciulasa. O, coś słyszałem. Ło! Ten pająk jest... Ty, co on robi? Ten twardy pająk był naprawdę wytrzymały. Ale nie na długo jednak. Tu mamy jakąś pralkę. O, łe. Kurde, won mi stąd raki, won. Won. O, poszło mi stąd. Kurde, nacisnąłem. Czekajcie, coś musiałem nacisnąć. Kurde. Napisałem coś, bo kurczę, nacisnąłem przez przypadek, na ślepo. Wybaczcie. Czyli którymś przyciskiem się robi czat. A, te, dobra. Dobra. Te to jest czat. Musiałem go nacisnąć niestety. Dlatego się tak nie mogłem poruszyć dobrze. O, tam mamy bandytów, których zaraz rozgromimy. Tylko pozbieram sobie te śmieci, bo w nich zawsze lubi coś tam się znajdować. Coś tu mamy. Na sprzedaż pójdzie. Okej, to tam dotrzemy i może zakończymy odcinek, jak znajdziemy tanis. Do tego czasu już parę minut minie. Nie ma na górze wrogów, wiecie, bo nie lubię zaskoczeń. A jeszcze w wykonaniu bandziorów to już najmniej ciekawa sytuacja. Szafeczki, ale oni nie pozwolą nam przeszukać, bo się muszą wtrącić. No ale chodźcie. Ło, ale się teraz na nas rzucili. Ty kurde. Z której to strony tak śmiesz? Chwileczkę, wezmę te szafeczki. Wezmę co tam trzeba. I ruszam od razu do akcji, bo tutaj już się robi ostro. O, piękny. Ty kurde, już mi nie będziesz sadził. No. Z shotguna taki. O, granata rzucili. A to niebezpieczne. Okej.
już nie jest aż tak niebezpiecznie. Czekaj, piznę granatem. Granat myślę, że poleciał w dobrą stronę. Kurde, jak mi tutaj nieźle nawalają koledzy jego. No i kolejny padł. Kolejny grenade mode. Łoż ty! Ty kolego, nie pomyliły ci się coś? No, badass rider. To ten, który mnie tu... O, może go ze snajpery tak pojedziemy. Dajemy mu hecika. Jebut! O kurde. Zaraz możemy zginąć, to poważnie. Gdzie tam jeszcze nawalacie? Kurde, na górze są, mówiłem, że... Aaaa, jaki hedzik! Łoszty. Kolejny headshot. Snajpera robi swoje. Robi swoje. Dobra. A jednak są niezawodne snajperki. W tym wypadku. O, coś się znalazło. To weźmiemy oczywiście. To też biorę. Tu wejdziemy. Dawać ammo. Chwileczkę, jeszcze użyję medykamentu. Niech nas wyleczy porządnie. Nic tu nie ma. Tu szafeczki. Cuda nie widy. A, jednak cuda nie widy. No i o, pistol. Też może być prezent dla mnie. No i okej, co to? To pewnie coś będzie znowu związane z misją poboczną bądź fabularną. Bo ja już rozpoznaję takie akumulatorki czy coś, ten deseń. Dawać, o, lekarstwo. Lekarstwo, same medykamenty były w szafkach, ale to dobrze. Przynajmniej się jakoś mogłem wyleczyć trochę. Tutaj kolejne bogactwa, tu hajsy, które nie pozbierałem po zabiciu bandziora. Tu nic nie będzie, ale trzeba wszystko spenetrować. To dokładnie. No właśnie, bo jeszcze na nas czeka specjalna special chest. Open the door. Dobre, ale jednak słabe. Okej. To chyba możemy sobie nawet i zaskoczyć, bo i tak nie zginiemy. Ile jeszcze mamy drogi? Kawałek drogi. To może tam dojdziemy i skończymy odcinek. W sumie przydałby mi się bardziej pojazd, ale to mniejsza o to. Dojdziemy tam, zakończymy odcinek. Co by tu jeszcze tak powiedzieć w chwilach ostatnich tego odcinka? No, wczoraj nagrałem Wiedźmina, trochę się męczyłem z misją, znowu był długi, muszę się trochę ograniczyć z tą 40-minutową długością filmu, bo jednak przesada to jest, nie powiem, że nie, bo to jest przesada. O, coś się wylęgło. Pajączki. O, dostałem ukończone wyzwanie zabójca pająków. Bardziej taki... O, ten to już jest i trochę bardziej... O kurde, wszędzie są. Łoż ty w życiu! Pieprzaj granata! O, królowa pająków. Też się cieszę. O, w dupkę ci postrzelam. Padło i siadło. Dawaj hajsy. O, jednak trudno nie było. To takie chwilowe, wiecie, niepewności. Co tu jest? Co tu się nie wskoczy? Ty, wskoczyłem. Fajnie, też się cieszę. Już niedaleko. Okej, to w sumie możemy już nawet i zakończyć odcinek. Dobrze mówię? Dobra, dojdziemy sobie tutaj. Nie, jeszcze. Kurde. Dużo tych pajączków, dużo. Kurde, ale skaczą. Skaczą te pająki jak najęte.
jeszcze nawet i plują. Też się cieszę. Czekaj, pizgnę granatem. O, oczywiście musiał mi zrobić ścięcie. O, pięknie. Trzeba strzelać w ich te dupki, tak jak powiedziałem już. Wtedy one giną szybciej i są krytyki. No patrz, no kurde, na durną skałę nie potrafisz skoczyć. Bez jaj. To będzie checkpoint. Okej, tak ma być. Już niedaleko. Znajdziemy za stanic. Dobrze, żebyśmy poszli. O właśnie, tu czy... Ty, są tu raki. Dokładnie. Ty, uciekają. Co za chamy. Ja im tak dam, kurde, uciekać. Ło! No chyba nie chcecie mi mówić, że to jest jakaś kolejna... No raczki, kurde. Zostawcie mnie w spokoju. No. Rozprysło się. Kurde. Szybko tu padają. I łatwo. Tu chyba jeszcze jeden pająk, nie? Właśnie. Ło. Ten to aż... Ło kurde, co tak mnie odrzuciło? Pizgnij granatem! Ło! Ile tego gówna musiało paść. Ło ty w życiu. Zaraz to się może dla mnie fatalnie skończyć. Gdzie to jeszcze są te pajączki? Ja im dam. Kurde. Ostro się. Kolejny. Dobrze. Łoty. Kurde, z zaskoczenia atakują wszędzie. Gdzie nie podejdę, to zaatakują. No. Już wszystkie. Wszystkie chodzące maszkary padły. Czy jeszcze będziecie mi trudzić głowę? O, skrzyneczka tak sobie samotnie tutaj leży, no ale nic oczywiście nie ma dla nas. Aaaa! Jest kill, ściągnięty. Jeszcze jeden. Tak specjalnie podlatuję, żeby byle zginąć. O. Snajperka słaba, ale jest. To bierzemy. Klasmod. Aha, to nie jest dla mnie. Ale i tak pójdzie na sprzedaż. To się może przydać. Jak najbardziej. O kurde, jeszcze badass. Jego to już naprawdę zabrakło mi. Kurde, wypluł te swoje mniejsze gówna. No, masz tu. Leczkę. O. Trochę tak poszczelamy. O kurde, zaraz mi się obejrzę. Dobra, trzeba to wybić. Jak najprędzej. Dobrze. Kurde. Nie, dobra, to chyba jest też jakiś nie najlepszy pomysł. Ale jeszcze snajpera jest. Odpalająca. Padło. Pięknie. Dobra, badasik też już odpoczywa. My weźmiemy karabina. Dobiegniemy tam. Oczywiście jak przeżyjemy. Tam widzę latające gówno. Chodź tu. Cię zastrzelę. Poszło. Okej, co tu mamy? Jak na razie widzę, że to tylko stado latających ptaków.
Co jeszcze? No, już przestać mi tu trudzić głowę jakimiś ptaszyskami. Okej, chyba żeśmy już właśnie znaleźli Tanis. Coś tu jest? Właśnie. Dobrze wyczułem. Coś tutaj? Nie ma. Tu mamy naszą Tanis. Okej. To zgadamy z nią. Oddajemy misję. I kończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 23 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Do następnych odcinków. Yo!